Idzie niebieski MMMs, czyli Jacek. Halo, halo, witamy Państwa z Jarosławia. Dzień dobry, witamy z improwizowanego studia na trybunach stadionu. A witają Państwa Krzysiek Łach i January Pawlas. I przed nami tu miga do nas jeszcze Janusz. Przed nami mecz 26, ile dobrze pamiętam. 26 kolejka, za chwileczkę Państwu pokażemy. Pomiędzy JKS-em Jarosław a Starokraśnik. Jeszcze nie mamy piłkarzy na Morawie, to może kilka informacji na szybko, January. O klubie JKS. Dotychczas największym jego sukcesem było drugie miejsce w rozgrywkach trzeciej ligi w sezonie 1961 roku, czyli bardzo dawno. Prawie tyle lat, ile mam ja. Wychowankiem klubu są m.in. Jacek Bąk, który przez lata występował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pewnie Państwo pamiętają, rozegrał 248 spotkań, zdobywając z Lechem Poznań Puchar Krajowy. Dwa razy sięgnął już po mistrzostwo z Legią. Bogdan Zając również występował w JKS-ie, a później reprezentował m.in. Wisłę. My też mamy radnego Zająca, spokojnie, nie bójmy się. Stero zdobył dwukrotnie mistrzostwo oraz zanotował jeden występ w reprezentacji. Dorobek JKS-u jest iście imponujący, jeśli chodzi o mecze u siebie, ponieważ ostatni mecz przegrał dokładnie rok temu u siebie, od ponad roku czasu. Jak mówią, historia lubi się powtarzać. Szybciutko, Krzysiu, jakie mecze w tej kolejce 26? 26 kolejka to ciekawe spotkanie. Omega Stary Zamość, która co prawda nie ma zbyt wielkiego dorobku punktowego, ale coś tam dzielnie walczy. Się zmieniło, coś tam tknęło dobrego ducha w ten zespół i zaczynają stawiać opór. Grają dzisiaj ze Stalą Sanok u siebie. Sokół Sieniawa gra z Resowią po pierwszym kwadransie, może po 20 minutach. Nie, po pierwszej połowie już jest. 2-0 dla Resowi. Hetman Zamość, nasz ubiegłotygodniowy przeciwnik, podejmuje u siebie Chełmiankę, to też bardzo ciekawe spotkanie. Tomasowia, Tomaszów Lubelskich, Polonie Przemyśl, Karpaty Krosno, Zawiąż, Świdnik grają, Biała Podlaska z Izolatorem Boguchwała. Białej Podlaskiej życzę zwycięstwa, bo jeszcze w tym sezonie nie dane im to było. Przed nami na wiosnę. Piłkarze, jak Państwo widzą. I Orzeł Przeworsk, Lublinian. Dwa mecze Omegi z Sanokiem i Sokół Sieniawa Resowia rozpoczęły się o 16:00, w pierwszym meczu 0-0, w drugim 0-2. Pozostałe zaczynają się równo z naszym meczem, czyli o 17:00. Stal Kraśnik dzisiaj na żółto, mają Państwo ich przed sobą. Ja może póki jeszcze jest chwileczka, to przytoczę skład od razu, będzie szybciej. W bramce Krzysio Mazur, na obronie Grzesio Leziak, w środku tradycyjnie nasz tata, jak go nazywamy, czyli Damian Pietroń z Mateuszem Matysiakiem, i na lewej obronie mamy dzisiaj zmianę. Będzie nas reprezentował nasz wychowanek, który bardzo udanie występował z Lublinianką, między innymi Adam Orzeł. No i w środku zagra Tomek Ryczek, znaczy w środkowej linii zagra Tomek Ryczek. W środku będziemy mieli Witka Mielniczuka i Adriana Hamerę, i na lewej stronie Daniela Szewca. W ataku pozostaje nam Marcin Chrzanowski i Filip Drost. Filip Drost, jak Państwo wiedzą, jest wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Życzymy mu, żeby w dzisiejszym spotkaniu wyszedł na pierwsze miejsce, miejmy nadzieję. Pogoda piękna, przez całą drogę było pięknie, tutaj też świeci słońce, jest gorąco, lekki wiatr teraz mamy w plecy. Także boisko duże, ogromne, boisko troszeczkę szersze, 8 metrów niż w Kraśniku i 6 metrów dłuższe, także jest gdzie pograć. Jest gdzie biegać, zwłaszcza na skrzydłach. 1 maja, co prawda dzisiaj święto pracy, ale piłkarze muszą solidnie popracować, trzymajmy kciuki. Za sekundę zaczynamy. Może January o składzie Sieniawy. Za chwileczkę chcę uruchomić zegar równo z gwizdkiem sędziego, żeby potem nie było niedomówień. Z myślami z meczem, na meczu z Sieniawą, ale to dopiero w niedzielę. Dawaj malutki! No i rozpoczynamy zawody. Krzysiu, kto sędziuje? Bo miałeś tam informacje. Sędziuje jakieś takie znane. O, właśnie. Sędzia główny. Takie bardzo ładne. A na bokach pomagają mu Kostu, Rbała i Łyś. Pierwsza akcja Jarosławia. Ale nieporozumienie. I zaczniemy od bramki. A JKS Jarosław występuje dzisiaj w następującym składzie. W bramce z numerem 1 Piotr Cisek. 15 Bartłomiej Gliniak, 3 Maciej Saramak, 13 Aleksander Klucznik, 2 Damian Barszczak, 6 Marcin Sobol,
10 Artur Bańka, 17 Bartłomiej Raba, 8 Marek Soczek, 20 Tomasz Wolan i numerem 7 Mateusz Jurczak. Kolejna akcja, gospodarze. Strzał tuż nad poprzeczką. Bardzo niebezpieczny, nikt nie atakował zawodnika gospodarzy. Dwie niebezpieczne sytuacje już przez Jarosław stworzone w pierwszych sekundach tego meczu. Krzysiu, jesteś prezesem klubu. Jakie oczekiwania z twojej strony w stosunku do naszych zawodników? Oprócz tego, że wygrywać, wygrywać, jeszcze raz wygrywać. Nie, no nawet nie. Ja bym chciał, żeby dobrze się zaprezentowali. Wiadomo, że w sporcie, jak mieliśmy tu możliwość oglądania w ciągu ostatnich dwóch dni, gdzie chociażby po wczorajszym meczu różnie można było typować i Chelsea, na pewno nikt przed meczem nie spodziewał się, że przegrasz 3-1. Także to jest sport, sprawa jest otwarta. Ja osobiście myślę, że w tych trzech ostatnich meczach, w których zdobyliśmy tylko jeden punkt, wcale nie byliśmy zespołami gorszymi. Być może dwa z tych spotkań na pewno mogliśmy rozstrzygnąć na własną korzyść. Dlatego patrzmy, co przyniesie gra. Wykorzystajmy swoje szanse. Gliniak na lewym skrzydle oddał do środka. Ale dobry przechwyt Mielniczuka. Szewc? Szewc troszkę za wąsko gra, nie mamy lewego skrzydła w tej chwili. Chrzanowski zyskał. Dobry przechwyt Chrzanowskiego. Świetnie, ubywa mu tego boiska, bardzo ładnie. No, przytrzymywany przez obrońcę, nie poradził sobie. I musimy uważać na kontrę Jarosławia. Wolan niepilnowany na środku boiska. I znowu przerzut na lewe skrzydło. Tutaj dosyć aktywny Gliniak w pierwszych minutach. Znowu próba strzału. To spalony był właśnie. Na szczęście spalony, a drugie szczęście, że zawodnik nie trafił. Jak widzimy po pierwszych fragmentach, boisko dosyć duże. Stwarza się sporo wolnego miejsca do gry. Musimy się przyzwyczaić. Myślę, że dobry kwadrans nam zejdzie, zanim że tak powiem, złapiemy jakieś punkty orientacyjne na tym szerokim, na tym lotnisku, na tym wielkim stadionie. Dla mnie osobiście Szewc za wąsko zaczął. Znakomicie tak, wygląda, kiedy gra w szerokim. Tam ma jeszcze obok siebie 15 metrów miejsca na boisku. Filip, jak zwykle uporał się. Tomek wrzucił to piłkę do środka. Marcin Chrzanowski nie grał w ostatnim spotkaniu. Wszedł dopiero na końcówkę. Być może ma troszeczkę więcej sił. Spodziewamy się od niego dzisiaj troszeczkę więcej. Soczek próbował dośrodkować, ale Pietrań bardzo czujnie, ale znowu piłkę przechwytują gospodarze i kolejna próba. Tym razem piłka wylądowała poza stadionem. Nie uda się dzisiaj pograć bez biegania. Naprawdę mamy strasznie dużo miejsca do gry. Patrzę po Tomka, na Tomka tutaj Ryczka, patrzę na Daniela Szewca. W środku jeszcze można podzielić się funkcjami. Witek z Adrianem Hamerą mogą się wymieniać, natomiast tutaj no, będzie do nich należała ta ciężka praca, żeby ją wykonać prawidłowo. Mazur. Szersen zdoła przedłużyć. Jeszcze raz piłka do niego wraca. Nie sięgnął piłki Chrzanowski. Znowu gospodarze. Adrian Hamera nie przypilnował tej piłki. Znów tutaj na lewą stronę. Gliniak wycofuje. Bańka przerzucił na prawe skrzydło. Za łatwo chyba przedostają się pod nasze pole karne, prawda? Zawodnicy Jarosławia. Porozumienie teraz. Kiks Mazura. Gliniak oddał do Bańki i znowu przerzut na prawe skrzydło, podłączył się prawy obrońca. No Jarosław świetnie się czuje. Sędzia no i teraz akurat sędzia zauważył rękę, no, jakoś w poprzednim meczu była to sytuacja niewidoczna dla sędziego. Mógł zamość bronić. Strzelona ręka blisko. No też była idealnie nastrzelona z dwóch metrów, więc na pewno zawodnik stali nie mógł tego kontrolować.
Pierwsze fragmenty należą do Jarosława. Znakomicie czują się zawodnicy na tym szerokim boisku. Soczek wykonawcą rzutu wolnego dla Jarosławia. Niebezpieczna sytuacja, ale tak w sumie taki skrócony troszeczkę rzut rożny. Wysocy obrońcy podeszli przede wszystkim z numerem trzecim Sarama, który strzelił bramkę w Kraśniku. Dobrze Ryczek, ale niestety piłkę straciliśmy. Mielczuk. No tak jakby lekko przytkało naszych zawodników. Nie możemy uporać się, to jest dobre. No trzeba przetrwać 15 minut z tego, tak, co widać. Jarosław próbuje strzelić bramkę na początku, potem się zamurują. Marcin Szanowski na początku meczu taki troszeczkę zagubiony, kilka razy stracił piłkę. Piłka poszła za plecy Adama. Ale dosyć można, Soczek musi się cofnąć. Znakomicie Demian Pietroń, ale tutaj musimy uważać, naprawdę tu jest strasznie dużo miejsca do gry, musimy się szybko przyzwyczaić. Mielczuk? Niestety trafił w szewca i ją. Znowu długa piłka do Soczka. Matysiak asekurował piłkę i wyszła na rzut od bramki. No trzeba coś zrobić, żeby piłkarzom Jarosławia odechciało się grać. Na razie robią co chcą na boisku. Nie przeprowadziliśmy praktycznie żadnej akcji ofensywnej. Bronimy się. Grają siebie, są zdecydowanymi faworytami. Nawet nie wiem, jak dzisiaj obstawiane są mecze, w jakim stosunku. Natomiast możemy Państwu powiedzieć, jak było w poprzednią niedzielę, kiedy na Hetman Zamość stawiono 5,7:1. Ten, kto postawił na Hetman, wygrał spore pieniądze. Postawiłeś dzisiaj na Star? Ja zawsze stawiam na moich zawodników, no, to nie boję się, ale... No Leziak tutaj bardzo dobrze zagrał, nie mógł popełnić błędu, ale tak doświadczony Ryczek wycofał w okolice naszego pola karnego. Krzysiek próbował jeszcze tę piłkę uratować, ale nie udało się. Tu był on, Tomka Ryczka, niepotrzebnie, przecież tam był sam Leziak. Dużo zawodników z Jarosławia, trzeba było się obrócić i pociągnąć samemu. Patrzę na chorągiewkę sędziego, wiatr mamy teraz w kierunku naszej bramki. Tym bardziej nam nie sprzyja, mamy lekko... Soczek? Lekko pod słońce, lekko pod wiatr. Jak pamiętam... Właśnie, bardzo wysoki Saramak. Jarosławia, właśnie, bardzo wysoki skład mają. Jarosław to też ciekawostka, gra tylko od ponad sezonu, tylko 19 zawodnikami, najwięcej zawodników. Bardzo dobra akcja Drozda. Złamał do środka. Zagrał jeszcze do kamery, ale już za lekko. Szkoda, była szansa. Pierwsza dobra akcja Stali w ofensywie i aut dla Stali oczywiście. Piłka nie dotknęła Mielniczuka. Soczek troszeczkę zdziwiony. Największa ilość zawodników wprowadzała do gry Lubinianka, ponad 30, Stal 26. Natomiast Jarosław tylko 19. Z 19 skorzystał. Czyli znają się chłopcy, grają ze sobą na pamięć, można powiedzieć. Pietroń. Wkoło do środka. Dobra, jest piłka. Tam FIFA, skoczył, to i troszeczkę zabrakło, może by skleić z pierwszej piłki. Zabrakło 3 cm wzrostu. Ale Adam tam krótko, bardzo dobrze nie wstępuje. Nasz młody zawodnik znakomicie spisuje się jak na razie. Dla niego to bardzo ważny egzamin i od razu z takim przeciwnikiem z wyższej półki. Chociaż grał już z Lublinianką, prawda, i zabrał bardzo pochlebne opinie. A przypominamy, że tamten mecz wygraliśmy aż 3-0. Jeszcze szybciutko przypomnę, że Stal zajmuje czwarte miejsce. Mamy 47 punktów, przed nami jest JKS Jarosław z 45 punktami. A tylko o jeden punkt przed nim Resowie. Liderem jest Orlęta Radzyń, który z nią ma 47 punktów, dzisiaj pauzują. No Gliniak skiksował. Rura, może dribbling jakiś. No nie udało się, jeszcze walczy z dwoma, odzyskał piłkę, świetnie. I rzut wolny dla Stali. Pierwszy stały fragment dla naszej drużyny. Tomek Ryczek od razu ustawił piłkę. Tutaj musimy tyły zabezpieczyć, bo dwa ostatnie spotkania, może nie dwa ostatnie, ale dwa z trzech przegraliśmy przez kontrę. Tak było
z Karpatami Kresmi. Teraz widzimy, Piotroń już nie idzie do rzutów wolnych. Tak, i bardzo bliźniacza sytuacja z hetmanem Zamość. Ryczek, za nisko. Myślałem, że piłka dojdzie do Hamery, nie udało się. Orzeł, wygłówkowa. No, i jeszcze piłka nie opuściła pola gry. Już. Tak. Raba próbował ją przejąć. Na szczęście piłka opuściła boisko. Leziak z auto dla Stali. Skoczył Tomek, nie dostał tej piłki, ale znakomicie jak zwykle Filip. Szkoda, że FIFA nie zabrał się z tą piłką. Aut dla Jarosławia. Stadion, Gliniak. Jak Państwo widzą, pozbawiony bieżni. Dobrze się ogląda takie spotkanie, jesteśmy bardzo blisko typowo akcji. Piłkarski stadion. Czujemy niemalże oddech zawodników, dobrze. No nie, 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 nie. Dużo aktorstwa w tym było. Przeszedł no piłki Leziak. Chciałby się krzyknąć do sędziego, bo nadal często wiemy, jak publiczność potrafi wymusić decyzję. Właśnie. Jurczak przed chwileczką krzyczał, jakby mu nogę urwali. Za chwileczkę wstaje, biegnie dalej. A tak był na piłkę. Potem oczywiście był kontakt, był faul. Nie negujemy tego, ale na pewno nie na żółtą kartkę. Grzesiu, musisz uważać na takie sieci. Z pierwszej piłki kamera do Drozda. Świetnie, z Ryczkiem wymienił piłkę. Ryczek jest na prawej stronie. Za późno. Już nie zdążył. Jeszcze z niej wyszła piłka. Jeszcze Filip. A, świetnie. Dobrze, szef się zabrał. I rozpaczliwie troszeczkę zawodnicy zjasła ekspedują piłkę. Tak, na Barszczak nie miał innego wyjścia. Natychmiast Drost do szewca. Szef znalazł się na prawej stronie. No, to chyba nieporozumienie. Trzeba kompletnie nie zrozumiał, o co im chodziło. Może powinien ruszyć do tej piłki. Wracając do fauli, stale po ostatnie trzy mecze bardzo dżentelmeńska postawa. W ogóle niespotykana chyba nawet. W rundzie nie otrzymuje prawie w ogóle kartek. Tomek Ryczek, wzorowy zawodnik. Szeroko, już trzeba siadać, już trzeba pilnować. Środek nieobstawiony. Jest teraz szewc. No, ale tu już zostawiony zawodnik. A bo zmiana nastąpiła na naszym ustawieniu. Szewc szedł do środka, a Mielniczuk teraz gra na lewym skrzydle i dlatego tak często Daniela Szewca widzimy w środku. Dobrze, jest Chrzanowski. Dobre przejęcie Chrzanowskiego. Jest tam Witek, wychodzi mu, nie prowadźmy tyle tej piłki. No i po to było prowadzić, żeby za chwilę oddać. Chrzanowski jakiś dzisiaj nieobecny. No, kto ma dzisiaj więcej siły, ten będzie miał chyba, końcówka będzie należała do niego. Tak. Bańka. Nie miał wyjścia, musiał wycofać. Raba. No i kamera też nie przypominował teraz zawodnika. Spalony, spalony. Tak, troszeczkę za szybko Gliniak wyszedł z tą akcją. Nie można odpuścić, nie można odpuścić nawet na chwilę. Nie można sobie wręczać się kolegami. Każdy musi wykonać swoje zadanie dzisiaj. To jest wojna. Wojna, utrzymanie się w czołówce tabeli. No i też skoczył Witka, mamy teraz na prawej stronie. Widzę, chłopaki zmieniają się, nie wiem. Może jest jakieś indywidualne krycie, nie potrafię ocenić. No i Damian Pietro jest zdecydowany na... Raba z auto dla Jarosławia. Jeszcze raz piłka do niego trafiła. Dobrze grają piłką zawodnicy Jarosławia. Gliniak, ale za nerwowo. To trzeba wybić na 40 metrów. Dobrze Chrzanowski. Te długie nogi się przydały, ale za długo tego podbijania. To co było? Troszeczkę sędzia narzekał, że Chrzanowski za bardzo domagał się faulu, ale w końcu ten faul wywalczył. Jak nie na boisku, to słownie. Mielniczuk. To znaczy, nie wiem, czy to dobra zabawa z Mielniczukiem na skrzydłach, ponieważ w środku mamy strasznie... Może nie ma jakiegoś indywidualnego klucza, trudno jest powiedzieć. Adrian Hamera sam sobie nie poradzi na środku, no, nie ma takiej opcji.
Orzeł. Podanie do Mazura. Tym razem bezbłędnie. Nasz bramkarz. Bańka. Szewc tam przyrosłych zawodników z Jarosławia nie powalczy w górze. Musimy starać się grać dołem, moim zdaniem. Wolan. Bardzo dobrze Orzeł. Mecz troszeczkę się wyrównał. Mamy też coś z gry w tej chwili. Sędzia szanuje zawodników obydwu drużyn przy faulach. Gwizduje natychmiast. Bańka, rzut wolny. Barszczak. Świetne zagranie dołem. Soczek opanował w końcu piłkę. I zawodny Pietroń. Szanowski. Nie udało się przejąć piłki. Mają zawodnicy z Jarosławia. I z autu Szewc. Natychmiast do Chrzanowskiego. Piłka na dobieg. Ale przecenił jego możliwości Daniel. Główkowa Orzeł. Piłka z autu dla Jarosława. Soczek. Wycofanie do Barszczaka. Próba dośrodkowania. No, taka nieładna piłka, niewygodna, odbija się Kozym przed Danielem. Damianem, przepraszam. I Krzysio Mazur. Ale znów niecelne podanie, znów mamy z tym problem. Mamy z tym problem, jedyne co w tej grze, do czego można się przyczepić, do tych niecelnych podań. Wzrost. Na bok do Ryczka, świetnie, wychodzi Witek. No, niepotrzebny ten drybnik i kompletnie nieudany. Tomek nie może wejść w mecz dzisiaj, nie może jakoś pociągnąć w swoim starym stylu. Kiedy brylował prędkością i przewyższał zawodników dribblingiem. Drost. Tego wszędzie pełno, jak zwykle. Świetnie uwolnił się Witek, jeszcze raz do Drozda. Drost popatrzył, wrzucił piłkę na Szewca, ale nie zdecydował się iść za nią. Dobra próba. Że piłka raczej powinna być nasza bez problemu. Znowu Krzysio Mazur. Odbijał jeszcze zawodnik z JKS-u, no i nieudana taka zagrywka. Była tutaj szansa na pogranie prawym skrzydłem. Niestety piłka między naszych zawodników. Tomek musi ruszyć tak. Troszeczkę, wziąć na siebie więcej. No dobrze. Jedna i druga drużyna próbuje grać długie piłki, które są absolutnie niedokładne i bezproduktywne. Ja myślę, że wiesz co, że te pierwsze 15 minut, które pewnie mamy za sobą, bo które... 20 minut już prawie. 20 minut, no troszeczkę już nadszarpnęła siły zawodników, boisko jest duże i gra się poszerzy. No. Próba Tomka Ryczka, zupełnie nieudana. Krzysiu, powiedz o naszym nowym konkursie. Jako, że minęła 20 minuta, zapraszam Państwa do udziału w takim za szybciutko. Mini konkursie. Takie zainicjowane konkursie. Mają Państwo na ekranie na pasku numer telefonu, na który można przesyłać SMS-y głosując na najlepszego zawodnika Stali w dzisiejszym meczu. I wśród biorących udział rozlosujemy nagrody. Drobne, co prawda, bo są to wejściówki na mecz 4 maja z Sieniawą. Tak? Sieniawą. Bardzo ważny mecz. Zemsta za mecz jesienny. 4-0, gdzie byliśmy za drużyną bardzo dobrą. Zwłaszcza w pierwszej połowie, tak, ale a w drugiej tak przegraliśmy z kimś tam. Januar, powiemy jeszcze o tym, może o sponsorach dzisiejszej transmisji. Dzisiaj mamy przyjemność powiedzieć, że sponsorami transmisji jest January Pawlos i Krzysztof Łak, bo często też słyszymy takie opinie, że nie powinniśmy oceniać pracy sędziów, dlatego dzisiaj zdecydowaliśmy, myślę, sponsorować tę transmisję i powiedzieć co nieco również i o sędziach. Przy tej okazji pozdrawiamy Adama Ciotę z Kraśnika, który często właśnie rozmawia, komentuje. Jest to znany krytyk kraśnickiej piłki, znawca. Pozdrawiamy Panie Adamie. A propos Sieniawy, wracając, to wbrew temu, co nam się zarzuca, że często, zbyt często komentujemy pracę sędziów, uważam, że z tych filmów, które przekazaliśmy do związku, praca sędziów zmieniła się diametralnie. W poprzedniej rundzie było masę narzekań.
czasami to były farsy, to były mecze jak nie z polskiej, tylko z jakiejś rosyjskiej, radzieckiej ligi dawnej. Ja sądzę, że właśnie to sędziowanie zepsuły zakłady buchmacherskie, niestety, których na poziomie trzeciej ligi nikt nie kontroluje i tu jest problem. Nie, bardzo to, to chociażby co mówiliśmy o ostatnim meczu. Na Hetman postawiono 5,7 zł. Gdyby ktokolwiek chciał zagrać, zainwestowany 1000 otrzymał prawie 6 tysięcy. Grając z żoną, w ciągu jednego spotkania zarabiała na wycieczkę do Egiptu. Ale wróćmy na boisko. Dwa ślizgi, sędzia puścił grę, utrzymali się przy piłce. Dobrze, 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 zmierzamy jeszcze na Barczak, swoją połowę. Soczek. Troszkę nieudane zagranie, ale pozostałem przy piłce, no i Adam. Wałt. Przez chwileczkę mieliśmy problemy z kamerą przez upał. Jasne. Troszkę za mało nas na polu karnym. Soczek. No mieliśmy teraz strasznie dużo szczęścia. Niedokładnie. Staliśmy jak w murowaniu. Drost. Szewce. Dobra piłka. Znakomicie do Chrzanowskiego. Kto będzie szybszy? Marcin jeszcze walczył, ale piłka z autu dla Jarosława. No nie, stąd było widać, że Marcin chyba ostatnio tknął piłkę. Marcin się zupełnie z tym nie zgadza. No ale nie będziemy tego komentować, nie widzieliśmy dokładnie. Jarosław na własnej połowie przyjął piłkę Mielniczuk do Szewca. Szewc z wodem uwolnił się, zagrał do Drozda. Drost do Ryczka, bardzo, bardzo szeroko. Tomek dojdzie do tej piłki. Obrócił się. Jeszcze raz wrzuca na pole karne. I główka bardzo ładnie wysoko skoczy. Rzut rożny. Szewc. Interweniował jednak obrońca. Rzadko strzelający główką da Daniel Szewc, ale teraz to było dobre naprawdę. Mam wrażenie, że jak ogłosiliśmy konkurs, to Stal troszeczkę lepiej zaczęła grać. Otrząsnęła się z tej przewagi. Na najwyżej skaczącego, najlepiej strzelającego. Telefony napływają do nas lawinowo, jak widzę. Mielniczuk, troszeczkę za nisko. Nie, 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 nie możemy tak grać. Dobrze, Adam może, uporał się, bardzo dobrze, Adaś. Szeroko piłka do Witka, myślę, że ją opanuje, zagrał z pierwszej... Ajajaj, spalony. Nawet zagranie z pierwszej piłki trzeba uważać. Sędzia jest czujny, stoi blisko. Wyżej troszeczkę stoimy teraz. Chyba lepiej nam jest grać wyżej. Grzesio niepotrzebnie dopuścił, nie mógł tego dopuścić. Tomek Ryczek, Witka na środek. Tak, szuka, kim może się podeprzeć. Zagrał do Drozda. Filip momentalnie przyspiesza. Znakomicie zagrywa do Tomka znowu. Dorzucić to teraz znakomicie. Świetne to było, naprawdę to było dobre. Tylko zawodnik z Jarosławia znalazł się bliżej. Ale to było fajne w tempo. No, mieliśmy dużą szansę, ponieważ za Barszakiem stało dwóch zawodników. Właśnie troszeczkę mocniej jakby to było, ale... Szanowski. Szkoda. I rzut od bramki. Krzysiu, ile widzów dzisiaj? 300? Myślę, około 300. 300-350 na pewno, co nie? Mm. Nasza trybuna jest oświetlona, jak widzimy. Natomiast po drugiej stronie, jak widzimy, troszeczkę cienia. Dobrze, akurat dzisiaj, jak zawsze narzekam na tempo spotkania, dzisiaj cieszę się, że troszeczkę spadło to tempo. Znaczy wyrównał przez to. Adam musi tam uważać, nie może tak zostawać wąsko. Soczek, źle przyjął piłkę na szczęście. Tu jest 17 niepilnowana, Grzesiek ma za plecami. Bardzo wysoka 20 na środku. W tym kierunku piłka jest Grzesiek. Filip, co zrobi? Zabrał się sam. Bardzo dobra technika.
Zagrywa Doryczka. Tomek już musi kogoś mieć. Podbijanie. Poradził sobie z Filipem, no ale już teraz nie udane to, ale faulowany. Za agresywnie Gliniak i sędzia odgwizdał faul dla Stali. Nie mógł pozbierać się Tory. Tomek nie mógł się zabrać, ale... Nie miał pomysłu w ogóle, co z tą piłką zrobić. Ale tu widać teraz, że chwilę zawahania, momentalnie akcja traci tempo. Dokładnie. Przed nami Damian Pietroń, kapitan naszej drużyny, jeden z najlepszych obrońców trzecioligowych. Zagrywa w kierunku Ryczka. Tomek dał się ubiec. Nie wiem co teraz. Nie wiem, może za wysoko nogę u Adriana sędzia blizny. Niektórych decyzji możemy się tylko domyślać. Saramak. Oj, Tomek był bliski przejęcia piłki. Raba do Saramaka. Filipa Kolka. Klucznik do Barszczaka. To jest to, o czym rozmawialiśmy przed meczem, nie? Dobra rozgrzewka. Bardzo dobra rozgrzewka mogłaby zapobiec tej zadyszce. Sędzia sygnalizuje coś tutaj. Nie zwrócił uwagi, że Filip pił wodę. I krew sprawdzić. Sprawdzić krew. No bardzo ważne wydarzenie, jak Państwo widzą, łyk wody. Sędzia wzywał głównego. Co, żółta kartka? Oczywiście. No i co tu o sędziach mówić? No, no po prostu właśnie, ręce i nogi opadają. Sędzia w takim upale, jak tu jest na słońcu, powinien ogłosić teraz przerwę. Pięciominutową, no zupełnie nie płynów. No, proszę Państwa, no jakieś robokopy niedługo będą sędziować, a nie ludzie. Decyzja spodoba się co niektórym obserwatorom tego meczu, że lubią takie donoszenie. Jeszcze raz pozdrowienia przy okazji. Ręce i nogi opadają po prostu. Naprawdę, na słońcu jest tu ponad 40 stopni i to lekko licząc. Już dawno powinna być przerwa, zawsze tak było meczem, właśnie. Tak, rozebrani, prażyło. Mamy nawet parasolkę, Państwo tego nie widzą, mamy parasolkę, bo nie da się wytrzymać słońca. Saramak. Długa piłka w kierunku Soczka. No Adam, musisz się tam zbierać, bo... No właśnie, to jest niestety szerokie boisko i... No, rzut karny. No, to już jest... No właśnie. Szli specjalnie na karnego, nawet zawodnik leżąc już się cieszał, Jurczak, że będzie rzut karny. No. Jesteśmy świadkami kolejnego meczu, chociaż niektórzy nie chcieli, żebyśmy oceniali pracę sędziów. Mogą Państwo zobaczyć, co się dzieje na trzecioligowych boiskach. Saramak podchodzi do piłki, ale ja myślę, że nie da sobie radę ze strzeleniem bramki, ponieważ jakoś tak dziwnie ostatnio oddycha, jakby już jechał na rezerwie po 30 minutach tego meczu. W lepszej sytuacji mieć nie można, dlatego prawdopodobieństwo jest wielkie. Uderzy na siłę i na pewno nie trafi w bramkę. Jest bramka. Po kolejnym prezencie od sędziów Jarosław prowadzi 1-0. Jakoś tak dziwnie, nawet kibice Jarosławia się nie za bardzo cieszą, bo jest to oczywista oczywistość. Adrian troszeczkę nie zdążył za akcję, ale żeby to było zagranie na karny. Rzut karny.
No, trzeba wrócić szybciutko do gry. Nie lubimy takich sytuacji, kiedy musimy doganiać, a właśnie tak się zaczęło. Kiedy my dostaniemy od sędziów taki prezent? Ja tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek się to zdarzy. Marszczak ładnie obiegł. Nawet Matysiak go nie dotknął i biegnie sędzia z rzutem. Proszę Państwa, Jarosław Sieniawa to te same chyba rewiry. No zaczęło się właśnie od żółto kartki za łyk wody dla Filipa Drozda. Od razu potem rzut karny, teraz żółta kartka dla Matysiaka. Poglądajmy, Krzysiu, w spokoju. Sędziowskich, przy egzaminach sędziowskich, ja wiem, blisko chyba 60% nie zdało egzaminów, z tego co wiemy. No ale ktoś musi sędziować. Sędziowie również mają egzaminy, są oceniani i właśnie w tym egzaminie przed ligą około 60 czy więcej procent sędziów nie zdało tych egzaminów. Szanowski, Szewc, ale piłka opuściła blisko. Out wcześniej był. Poskarż się od razu, poskarż się, zadzwoń do Lublina, debilu. Widzę, że teraz nie obędzie się, że po prostu wszystko będzie machane. Kolejny rzut wolny dla Jarosławia. Nerwowa atmosfera, jak widzimy, nasz trener nie wytrzymuje także nerwowo. Myślę, że my musimy zainicjować kilka akcji, żeby mecz wrócić, żeby wrócić do meczu. Jak mawiają, Boże, daj nam szansę, chociaż jedną i nie przeszkadzaj. Soczek. Oglądajmy, Krzysiu, na luzie. Sędziowie to też ludzie, mają prawo się mylić, a my musimy być ponad to. Może nie my, zawodnicy. My możemy krytykować, możemy robić co chcemy. Jest wolny dzień, przyjechaliśmy tyle kilometrów. Trójka jest z Zamościa, to słynnego ośrodka, bardzo znanego. A to bardzo znany, sami znani sędziowie. Po jednym z meczów z Kraśnika Stali. Widocznie mają jednego nauczyciela, co nie? To właśnie w Sieniawie. W Sieniawie. No oczywiście, sędziowie z Zamościa stali odsunięci od sędziowania trzeciej. Czego życzymy obecnej trójce sędziowskiej. Mazur. Od dawna już prowadziliśmy jakieś akcje. Razem. Pierwszy raz od 20 minut. Faul dla Stali. Drost. Najbardziej widoczny chyba z naszych zawodników. Wielniczuk, Hamera. Ryczek. Skakuje mu ta piłka. Widzi na trzech. Zagrał z Hamero. Hamera jeszcze raz do Ryczka. Wrócił się zdenerwowany. Tomek. Twardo tam jest. Ja byłem przed meczem pod bramką. Bardzo twardo. Boisko niepolane. Również nieudane zagranie zawodnika z Jarosławia. Pietron, Szanowski. No, no to trzeba wyskoczyć. Marcin, obudź się. Jurczak. Szanowski. Tomek w ataku i walczył out, że się leział, zagrywa do Pietrona, Pietron do Ryczka, tam mocno pilnowany, świetne zagranie z piętki, Marcin. Soczek, często uruchamiani są skrzydłowi w Jarosławiu.
Tak, to jest metoda, to jest metoda. Bolan. Bardzo ostrożnie trzeba grać na polu karnym. Wyjechał z piłką za końcową linię i od bramki Krzysiu Mazur. Dziesięć minut do końca pierwszej połowy. Grosny prawidłowo powstrzymywany. Szybko Doriczka, piłka dojdzie do niego. Tam skleił, ale na dwa razy. Próbuje driblingu, zamknął, złamał do środka. Jest Szanowski, no i sędzia spalonego odgwizduje. Jedna z niewielu w ostatnim okresie akcji naszej drużyny. Kiedy stawiamy tę obronę wyżej, mamy więcej do powiedzenia. Się cofamy, rozpraszamy się po całym boisku, do głosu dochodzą gospodarze. Matysiak. Jeszcze piłka przeszła, Leziak. Trochę tak do nikogo, takie kopnięcie liczy, że będzie tutaj Tomek albo Hamera. Żadnego z nich nie było. Witek, troszkę za dużo zabawy, za blisko do bramki naszej. No i prosta wydawała się piłka oddana przeciwniku. No, za dużo swobody mają, uważam, że trzeba by. Witek trochę spóźniony. No i tak, to był faul. Szybko rozegrana akcja. Raba. Zadrżałem, nie wiem, co oznaczają te gwizdki, ale wszystkiego możemy się spodziewać. Dokładnie ten sam zawodnik, który wywalczył rzut karny, teraz dokładnie w takim samym padzie i dostaje żółtą kartkę za symulowanie. Drugi żółt karny, żeby być konsekwentny. Wtedy wierzymy, że ktoś jest wykształcony i zna się na tym, co robi. Mazur. Witek już był popychany, już nie chciałem wcześniej nic mówić, ale wywalczył jeszcze piłkę, Tomek Ryczek. Ładnie, świetnie się przeda, trzymany za rękę. Sędzia teraz zasygnalizował. Książki. Czy dużo dostałeś SMS-ów w naszym konkursie? Zaraz zobaczymy. Widzę, że koperta się świeci. Słońce świeci, ciężko odczytać, ale zaraz powiem Państwu. Sześć SMS-ów mamy w tej chwili, czekamy na następne. Poza tym okresem, kiedy sędzia wprowadził destabilizację, karając Filipa żółtą kartką, z takiego naprawdę się nie dzieje dalej na tym boisku. Myślę, że gra jest wyrównana w tym okresie. Taka jedna nieprzemyślana decyzja sędziego wprowadziła zamieszanie. Wielki, mały człowiek. Tak. Dla mnie. Rura, nie, stój, rest. Stój. Straciłeś piłkę, wracaj. Krzysiek zdecydował się na dalekie wyjście. Boże, jakie wielkie to pole karne. Tak, to ma więcej niż 16 metrów? No nie, Krzysiu, nie załamuj mnie. No, za wysoko noga Adriana, zdecydowanie za wysoko, ale już musi ktoś stać przy piłce. Już ponieśliśmy kiedyś taką porażkę przez szybko wykonany rzut wolny. Wolam. Mamy Szewca teraz. Szewc tutaj wrócił, zdenerwował się swoją bezczynnością. Nie dostawał piłek na tamtej stronie. Mielniczuk. I po co w tę stronę znowu? Jeszcze raz Mielniczuk. Teraz długa piłka do Tomka. No nie wiem. Tomek, nie dociągasz dzisiaj, spróbuj jeszcze. Tomek liczył, że zagrają na drugą stronę. 5 minut do końca pierwszej połowy. Sokół się nie... JKS Jarosław prowadzi po rzucie karnym.
wykonanym przez Saramaka 1-0. Jakie to skojarzenie sędzia przywołuje? Pracujemy teraz, pracujemy. Strzelec bramki właśnie. Jarosław. Niestety ten sam zawodnik nam strzelił w Kraśniku bramkę. Dobrze teraz, kamera. Dobrze, przejął piłkę Witek. Ryczek. Tomkowi. Tomek się rozgląda, wrzucam piłkę na Szewca. Dobra, to była piłka, ale na jakieś przecinanie właśnie. Nikt nie zdecydował się z naszych wchodzić w pole karne. Sobol. Soczek. Wolan. Będziemy Tysiak, no ale nasi obrońcy w linii stoją tutaj, nie ma nikogo, kto się cofnąć. Sobol faulowany. Nasza druga linia jest, nie jest połamana, jest taka równiutka jak ta linia środkowa boiska i przychodząc Jarosław ma bardzo ułatwione zadanie. Bańka. Saramak. Długa piłka do Wolana. Wydaje się, że Pietroń kontroluje sytuację i tak rzeczywiście jest. Na trybunach spokojnie. Nie ma jakichś klubów kibica. Nie, senna atmosfera. Senna atmosfera. Jarosław, podobnie jak Sieniawa, jak zespoły z Podkarpacia, jednoczą się tylko przy derbach. Wtedy tutaj dużo się dzieje. Są race, transparenty. Rost bardzo pracowity. Szewc osamotniony. Zagrał piłkę, ale niestety nikogo tam nie było. Cisek. Daleko mamy do siebie, jak tak patrzę. Tak. Ciężko jest sklecić taką akcję trójkową. Lepiej to idzie zawodnikom z Jarosława. Soczek. Adam zagrał piłkę na aut, ale już nie zdąży wrócić. Matysiak, na szczęście Mateusz jest. Jest Witek. Mięciu. Jest Witek. Zagrywa do Adriana Hamery. Tomek zbyt daleko. Tomek zbyt daleko stoisz. Adrian próbował kiwać. Tracimy piłkę. Poirytowany trener Matysiak. Jurczak. Musimy teraz pracować, żeby tę piłkę odzyskać. Całym zespołem Jarosław przekroczył linię środkową boiska. Niezawodny Pietroń. Ryczek trochę za krótko i niepotrzebnie troszkę do środka. No i teraz proszę efekt. Bardzo wysoki zawodnik z Jarosławia odzyskał piłkę i już jest niebezpieczny. Gliniak. Dośrodkowanie. Adam Orzeł do Szewca. Ten przejął piłkę. Niepotrzebnie podnosimy, ale to było takie wymuszone. Jeszcze raz Adam Orzeł. Poszła piłka w aut. Półtorej minuty do końca pierwszej połowy. Muszą się nasi zawodnicy pozbierać. Chyba dyskusja w szatni będzie dosyć ostra. Trzeba to troszeczkę inaczej chyba ustawić na boisku. Marszak z autu. Daleki wyrzut. Matysiak. Jeszcze raz Marszak. Jest tak wielki, że gdziekolwiek się kopnie, to jest dobrze. Dobrze. Z autu Leziak. Gra z Witkiem Mieliczukiem. Ten do Pietronia. Pietroń wykopuje piłkę. Nikogo nie ma. Adam, nie stój. Adam może do Hamery. Kamera troszeczkę, ta piłka mu odskakuje. Troszeczkę odskakuje. Ręka piłka, była. Nie ma miejsca na tyle. Mieliczuk. Szewc wychodzi. Niestety niedokładne zagranie Mieliczuka. Za plecy Szewca i aut. Marszak. Trochę za szybko pozbywamy się. Sędzia uniósł swój palec, dolicza jedną minutę. Sobol. Bańka niedokładnie i walczymy w środkowej strefie boiska. Szanowski. Widzieli Państwo. I widzieli Państwo. Piłka trafiła do Ciska. Najgorzej, że zawodnik, bramkarz Jarosławia nie został zmuszony do ani jednej interwencji w pierwszej połowie przez naszych zawodników. Jak Państwo słyszą, SMS-y napływają. Mamy tutaj
Sprawdzimy przebieg, kto jest faworytem. Mogę opowiedzieć ostatnie 3 SMS-y. To jest 2 na Filipa Drozda, 1 na Damiana Pietronia. Ale ktoś też napisał do nas, że najlepszym zawodnikiem meczu była czarna parasolka. Dlatego zamknęliśmy. Dziękujemy za ten sympatyczny SMS. I w tym koniec momencie... pierwszej połowy. To troszeczkę smutnych nastrojach, bo tak naprawdę... Znaczy, no Jarosław był lepszy w pierwszej połowie, no trzeba to przyznać. Tak, więcej to sytuacji... jest definitywna prawda, natomiast... Sytuacja, w której zdobyli bramkę, naprawdę kontrowersyjna. W ogóle zachowanie sędziego przez 5 minut. Nie wiem, czy też nie potrzebował wody, bo słońce naprawdę ostro operuje, ale jak widzimy w drugiej połowie będzie więcej cienia, słońce coraz niżej, w związku z tym może będzie lepiej. Zwłaszcza liczymy tu na sędziowanie na odpowiednim, przynajmniej trzecioligowym poziomie. Musiałoby się wiele zmienić, bo... No oczywiście w grze Stali musi się dużo zmienić. Stali, tak, bo nie stwarzaliśmy jakiegoś realnego zagrożenia. Na razie się nic nie dzieje. To sporadycznie pojedyncze akcje. To co, proszę Państwa, do usłyszenia i do zobaczenia za 10 minut.